Gmina Gnojnik. Dzięki ciekawemu kształtowaniu terenu i dolinie rzeki Uszwicy, która meandrując przecina gminę niemal na pół, Gnojnik jest rajem dla spacerowiczów i fotografów. Łatwo tu o urokliwe trasy piesze i rowerowe biegnące wśród pagórków, pól i zagajników lub wzdłuż rzeki. W skład gminy Gnojnik wchodzi 7 sołectw, które każde jest piękne, każde ma swoją specyfikę. Ta różnorodność jest naprawdę duża. Powierzchnia gminy to ponad 55 km kwadratowych. Liczba mieszkańców to ponad 8 tysięcy. Cały czas ilość mieszkańców wzrasta. Materialna część dziedzictwa kulturowego gminy Gnojnik obejmuje przede wszystkim tzw. perły architektury drewnianej, stanowiące część szlaku architektury drewnianej, w tym kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mateusza Ewangelisty w Biesiadkach, powstały na przełomie XV i XVI wieku. Parafia w Biesiadkach istniała już jednak w drugiej połowie XII wieku. Po tym jak budowle zniszczyły oddziały Rakoczego w 1661 roku, z ocalałych elementów wybudowano świątynię w stylu barokowym o modrzewiowej konstrukcji zrębowej z dachem krytym gątem i wieżą od strony zachodniej. Najcenniejszym obiektem spośród bogatego wyposażenia jest rzeźbiona pieta z pierwszej połowy XVI wieku, nieco starsza od ołtarza, którego jest częścią. Natomiast najpopularniejszym obraz świętej Rozalii, namalowany zaledwie kilka dekad przed umiejscowieniem w nowej świątyni, który miał chronić mieszkańców przed zarazą. Pielgrzymi przybywali z okolicznych wsi, aby pomodlić się przed obliczem świętej, prosząc ją o uzdrowienie. Wnętrze kościoła ujednolicone zostało w latach 30. XX wieku przez Tadeusza Terleckiego, który, wykorzystując dawne podhalańskie wzory z prostych, geometrycznych form, biegnących ozdobnymi pasami wzdłuż sklepienia i w nawach, stworzył niemal bizantyjskie tło dla złotych elementów dekoracyjnych. Widoczny z lotu ptaka budynek to kościół parafialny pod wezwaniem świętej Urszuli z towarzyszkami w Gosprzydowej, który pod bocznymi zadaszeniami kryje charakterystyczne podcienia, a w ołtarzu obraz Madonny Gosprzydowej, w ten sposób wpisując się w lokalną tradycję kultu maryjnego. Podróżując przez gminę, warto zatrzymać się przy lokalnych kapliczkach. W Żerkowie, przy kapliczce świętego Antoniego Padewskiego, wzniesionej w 1948 roku, ufundowanej i wybudowanej przez Antoniego Henryka Sachę. Zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz, kaplica przypomina nieco miniaturę kościoła z portykiem, w szczycie którego umieszczono charakterystyczne oko opatrzności i sygnaturkę. Kamienny głaz, obok którego stanęła kaplica, poświęcony został uhonorowaniu poległych w I wojnie światowej mieszkańców Żerkowa. Ich nazwiska widnieją na prostokątnej tablicy pamiątkowej. Większa i starsza od kapliczki w Żerkowie, kapliczka pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Lewniowej przez kilka lat pełniła funkcję kościoła parafialnego. Ufundował ją ówczesny właściciel majątku Mieczysław Skarżyński pod koniec lat 50. XIX wieku jako kaplicę dworską. Dzięki szerokim przyporom i kamieniowi, z którego została wzniesiona, sprawia wrażenie budowli o charakterze fortyfikacyjnym. W swoim wnętrzu chroni nie tylko ołtarzowe przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ale też epitafium fundatora. Warto również zwrócić uwagę na świątynię wzniesioną w latach 1801-1806, czyli kościół świętego Floriana w Uszwi. Kult maryjny widoczny jest również w ogrodzie różańcowym w Gosprzydowej. Tajemnice różańcowe w nim rozmieszczone wyrzeźbił w drewnie artysta ludowy z Gnojnika Czesław Gazda. Przede wszystkim pan Czesław rzeźbi
tak naprawdę dla siebie, ale oprócz tego na przykład corocznie organizujemy międzynarodowy turniej szachowy o czarnego konia i właśnie to są takie główne trofea, które wychodzą spod dłuta naszego rzeźbiarza. I czarny koń, i źrebiątko. Sztuka ludowa jest tutaj mocno zakorzeniona właśnie w tej naszej tradycji. To rzeźba w drewnie, to nawiązuje również do rzeźb, które znajdują się w naszych kościołach parafialnych, do różnych obrazów, ołtarzy, które są w drewnie. Stare kościoły i kapliczki są dumą mieszkańców gminy i źródłem inspiracji. Dlatego często pojawiają się na fotografiach i innych obrazach, także takich wykonanych haftem krzyżykowym na tkaninie. W ten sposób obiekty dziedzictwa materialnego wpływają na ciągłość i trwałość dziedzictwa niematerialnego. Weszło to już w taki nawyk nasz, że panie z naszej miejscowości, z Biesiadek i z Żerkowa, spotykają się tutaj raz w tygodniu na świetlicy i szyjemy. Szyjemy maskotki, można tutaj zobaczyć, podusie na świąteczne i nie tylko, poszeweczki na obleczki, na poduszki, na jasie. Szyjemy, co szyjemy? Szyjemy stroje krakowskie i nie tylko. Takim strój właśnie prezentuje jeden na sobie. Naprawdę cały czas ta tradycja żyje razem z nami do dnia dzisiejszego. W Gosprzydowej znajduje się również stadnina koni, która może się pochwalić ponad 20-letnią tradycją. Umożliwia ona mieszkańcom i turystom obcowanie z końmi, niegdyś przecież zwierzętami domowymi, które były częścią codzienności i niezbędnym elementem życia na wsi. Szczególnie na terenach, gdzie jak tu, żyzna gleba wymagała pracy w kolektywie i pomocy zwierząt. Teraz w pracy na polu korzysta się z pomocy traktorów. Hodowla koni na terenie gminy Gnojnik to już jest od 1998 rok, ponad 20 lat. To pierwsze to hodowlą tam był, no, to nie ja, ja hoduję konie od 2009 roku, 12 lat. No, kiedyś to koń służył do pracy w polu, typowo do pracy w polu, nie? Do orania, do zwrzenia siana, zboża z pola do ten, nie? A aktualnie no, to tylko spełnia, jest do rekreacyjnych potrzeb, nie? Do rehabilitacji dzieci, do jazdy takiej, no, do sportu. Herb gminy jest znakomitym sposobem na poznanie jej historii i mieszkańców. Reprezentuje przywiązanie do wiary, szkic kościoła parafialnego w Gnojniku po lewej i ziemi. Stylizowany meander rzeki Uszwicy z przecinającym ją brodłem po prawej, wspartych na pracy, 7 kłosach zboża w dolnej części tarczy herbowej. Oto przedstawiony w herbie kościół parafialny pod wezwaniem świętego Marcina w Gnojniku, który zwartą bryłą i licznymi małymi otworami okiennymi poświadcza swoje dawne funkcje obronne. Jest różeczka, jest przez lewnioską wieś, wydeptała ją Gosieńka, jak nosiła jeść. Mieszkańcy gminy Gnojnik są wyjątkowo rozśpiewani. Członkinie grupy wieńcowej z Lewniowej uświetniają wydarzenia kulturalne. Działają tutaj grupy kolędnicze, kolędnicy z nad Uszwicy i gnojniczanie oraz kilka innych muzycznych grup dziecięcych i młodzieżowych, w tym schola parafialna z Lewniowej. Istnieje tu także gminna orkiestra dęta, wizytówka i duma gminy, którą od lat prowadzi kapelmistrz Wiesław Porwicz.
Koło gospodyń wiejskich Krajanki w Gnojniku zostało założone w lutym 2021 roku i funkcjonuje przy tamtejszej świetlicy wiejskiej. Gospodynie zdążyły już zyskać sławę jako laureatki pierwszego miejsca w Bitwie Regionów za nietuzinkowy film, który przybliża lokalne zwyczaje kulinarne. Jeszcze tylko sos i gotowe. Ciekawe, czy gościom, którzy zaraz zawitają w naszej chacie, posmakują przygotowane gołąbki. Wygląda na to, że były przepyszne. W gminie działa stowarzyszenie Łączy Nas Uszew z Uszwi oraz Wieś Naszych Marzeń z Zawady Uszewskiej. Z Zawady pochodzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Zawadzianki. Warsztaty, które organizowałyśmy w ramach grantu, zaprosiłyśmy wtedy młodzież, dzieci tutaj do świetlicy. Obok mamy kuchnię, gdzie mamy jeszcze tradycyjny piec, gdzie jest blacha i piec chlebowy. I każdy mógł sprawdzić się w tym, w jaki sposób zarobić ciasto, ile trzeba poczekać, żeby to ciasto wyrosło. Każdy zrobił sobie dla siebie i taki wieślok, i podpłomyk. Także każdy wyszedł nawet z własnoręcznie upieczonym takim plackiem do domu. Wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych warsztatach. Mało tego, nawet same pytają, kiedy zrobimy coś nowego, kiedy zobaczą, w jaki sposób mogą kultywować tradycje swoich babć, mam. Jest też miejsce wyjątkowe dla gminy. Miejsce wprawdzie nowo powstałe, lecz wzorowane na tradycyjnych. To dom spotkań i warsztatów, który promuje lokalne dziedzictwo. Prowadzi go Fundacja Pro Memoris Uszwi. Region pachnie i smakuje ukiełką uszewską. To wypiek z Uszwi, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Tradycja kukiełki uszewskiej sięga XIV wieku. Na przełomie XIV i XV wieku była w herbie Uszwi, była beczka, gdzie była wypełniona kukiełkami. W okresie międzywojennym większość gospodarstw zajmowała się wypiekiem kukiełki. Była sprzedawana na jarmarkach, była sprzedawana także na odpustach. Cieszyła się wielką popularnością i tak jest właściwie do tej pory. W gminie Gnojnik dawniej przy narodzinach dziecka chrzestna nosiła kukiełkę przy pierwszych odwiedzinach. Jest pieczona z mąki pszennej, taką cechą charakterystyczną dla uszewskiej kukiełki jest jej splot. Wiedzę o gminie można utrwalić, korzystając z przygotowanej przez Centrum Kultury w Gnojniku trasy gminnych questów prezentujących lokalne walory. Wystarczy ściągnąć plik pełen odręcznie rysowanych map i zagadek krajoznawczych, by przekonać się, że gmina, choć nie jest szeroko znana, przyciąga i zaciekawia bogatą kulturą, może nieco ukrytą jak perła.